Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ekscytującą partię dwóch młodych arcymistrzów. Białym kolorem gra Gukesz. Tak w skrócie, on jest jednym z trzech. Trzecim najmłodszym arcymistrzem na świecie, w wieku 13 lat, jak miał 13 lat, to ja miałem z nim przyjemność zagrać partię klasyczną w Warszawie. No partię przegrałem, lecz tam, no załatwił mnie po prostu, chłopak był lepszy, no jest lepszy oczywiście. Moi drodzy, jego przeciwnikiem jest równie młody, choć 19-letni arcymistrz Jakubojew Nodirbek, który jest Uzbekiem. Panowie rozegrali partię z turnieju Czeską Swiss, który da możliwość dwóm najlepszym zawodnikom udziału w turnieju pretendentów. Partia niezwykle ekscytująca, gdyż jest z obrony królewsko-indyjskiej, więc musi się coś dziać. Zapraszam serdecznie. I teraz tak: białe rozpoczęły ruchem D4. Ja specjalnie odwróciłem kolory, żeby z perspektywy czarnych sobie obejrzeć tę królewsko-indyjską. Skoczek na F3, zagrały czarne, posunięcie C4, G6 skoczek na c3, czyli tradycyjnie obrona królewsko-indyjska tu się nic nie zmienia. Posunięcie d6 skoczek na f3, roszada. Klasyczne podejście do debiutu: goniec E2, no i posunięcie E5. Jakże to e, częsty obrazek w tym debiucie? Roszata ze strony białych, i teraz czarne zagrywają takie posunięcie jak H6. Nie jest to oczywiście zły ruch, to jest ruch normalny, to zapobiega przede wszystkim jakimś tam zagraniu, jakiemuś tam zagraniu pod tytułem goniec na G5. Tutaj wieża zagrywa na E1, białe wyczekują sytuację, skoczek z B na D7. Pilnujemy tutaj pionka, czyli tak mówię, bardzo, bardzo klasycznie. Goniec F1, wieża E8. Ta wieża od razu się ustawia tutaj na linii. Jeżeli tutaj na przykład białe by zagrały posunięcie D5, no to wieża na E8 już nie czuje się zbyt atrakcyjnie i prawdopodobnie można byłoby z nią nią wrócić tutaj na F8 i planować grać e, e, ruch F5. Wieża B1 ze strony białych. Jest to klasyczne ustawienie, niech was to nie zmyli. I to ustawienie wież i gońców na jednej linii to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tak gra na przykład nasz polski arcymistrz Radosław Wojtaszek. Tak grał na przykład Świętej Pamięci mistrz międzynarodowy Zbigniew Szymczak. Jeden, jeden z wybitnych trenerów polskich, fantastyczny człowiek. Moi drodzy, tutaj białe, tutaj czarne zagrywają A5. No i to jest ruch taki, który zatrzymuje trochę zapędy pod tytułem B4. Tutaj jednak białe decydują się od razu zagrać ruch D5 i można by powiedzieć, że skoczek od razu może zagrać na C5. Może, oczywiście, to nie jest nic złego, lecz czarne mają inne plany i zagrywają skoczkiem na H7. Podoba mi się tutaj takie oryginalne podejście czarnych do tej pozycji. Widzimy, że już jest przygotowany ruch F7F5. No i teraz białe muszą jakoś sobie z tym radzić, no bo białe ustawiły wszystko to, co chciały. Tutaj e, młody arcymistrz z indii. E, wiem, że gra takie e, dosyć pozycyjne szachy. Przynajmniej tak to widzę u niego. No i zagrał ruch G3. Ten ruch się też przydaje. Czasem gońca można przestawić, czyli takie. Można wyczekujące y, ruchy powiedzieć, tutaj grają białe. Skoczek na C5, goniec na G2, czyli no takie tradycyjne ustawienie. Hindusi nie wiem, dlaczego lubią grać te schematy z domkiem, jeżeli, jeżeli grają białymi. Tak też to zauważyłem. I tutaj czarne grają dosyć ciekawe zagranie. Dosyć ciekawy ruch, mianowicie skoczek G5. No właśnie. Próba wymiany skoczków. No na co białe decydują się oczywiście wybiciem, i pionek oczywiście wybija. I teraz tak. Ten pionek tutaj na G5 jest całkiem niezłą bronią. Mi się to bardzo podoba, gdyż przeszkadza w zagraniu F4, chociaż białe za bardzo nie chcą tutaj grać w tym momencie. No ale po ruchu zaraz zobaczymy, co tutaj czarne miały na myśli. Posunięcie B3. Ten ruch przede wszystkim przygotowuje manewr A3, B4, żeby wygonić stąd tego skoczka. Typowe, normalne tak się gra. I czarne grają G4. Bardzo ładny pionek na G4. Ten ruch przeszkadza przede wszystkim w kontynuacji jakichś tam ewentualnie pionków na H3, H, na, pionków na H3 i F3. No i ten ruch tak troszeczkę blokuje to skrzydło. Też nic za bardzo nie grozi białym po tym posunięciu, lecz pamiętajmy, że mamy w zanadrzu posunięcie F5, co jest bardzo ważne. A3 ze strony białych. I teraz czarne wykorzystują pewien fajny motyw. Tutaj w ogóle silniki podpowiadają, żeby grać od razu F5, i ja się zgadzam, ten ruch na pewno się przyda. Można tutaj sobie tym pionkiem stać. Ja bym próbował grać potem goniec F6, goniec G5, próbować wymieniać czarnopolaki, co by było na korzyść dla czarnych. Lecz czarne również zagrywają ciekawe zagranie. Ciekawe zagranie, ciekawy ruch. A4. A4 właśnie. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim ruch B4 wypędza skoczka, tak też w partii poszło, ale silniki widzą tutaj pewne zależności. Mianowicie skoczek na A4. No, silniki lubią bić. Jeżeli po tym posunięciu tutaj należałoby wybić i zepsuć strukturami, bardzo się podoba ta pozycja czarnymi, ale silnik widzi, widzi już co innego. Ja na przykład jakbyśmy zagrali Hetmanem na D7, żeby tego pionka odbić, no to ruch wieża B5, bardzo sztuczne posunięcie. Człowiek. Wątpię, że takie ruchy zagrywa. W następnym ruchu można próbować grać, B, próbować grać B6, goniec A6 i tak dalej. Ja myślę, że czarnymi tutaj się stoi dosyć przyjemny. Ale dobra, zostawmy silniki w spokoju, zajmijmy się tutaj ludzkimi posunięciami. Mianowicie, B4 zostało zagrane i skoczek wskakuje na B3. Bardzo chętnie chcemy tego gońca zbić, a przy okazji widzimy, że skoczek ma szansę zagrać na D4. Bić na A4 nie wolno. Jak wieża zbije, to tracimy tutaj skoczka i pionek mniej. No więc goniec zagrywa na E3. I w tym momencie goniec D7. Pięknie tutaj pilnuje goniec tego pionka, więc pionek A4 jest nietykalny. Skoczek na E2, manewry, manewry, manewry. I w tym momencie F5. Wszystko wygląda na razie naturalnie, normalnie. Hetman zagrywa na D3, ale zauważmy jedną rzecz. Czy białe zrobiły jakąś taką krzywdę, mówiąc w cudzysłowie, dla, dla czarnych? No, białe nie zrobiły żadnych problemów, powiedzmy. Czarne rozegrały debiut po swojemu, wszystko wyszło i teraz y, liczy się, no, nie jak, jakby to powiedzieć, siła gry, tak naprawdę. Po ruchu, F5, po ruchu Hetman D3, B6 posunięcie y, blokujące ruch C5. Jakże to potrzebny ruch, wszystko działa. No i teraz białe troszeczkę nie wytrzymują chyba presji, gdyż zagrywają F4. Najlepszym ruchem to niestety nie jest, z uwagi właśnie na. Prace pionka G4, który bije w przelocie pionka z F4. Goniec wybija na F3. No i teraz jest dużo dobrych posunięć, i chyba tutaj Uzbek zagrywa jedno z lepszych, mianowicie G5. Ruch, który bardzo przeszkadza białym, bo raz że grozi. G4, raz że. Przede wszystkim grozi ruch F4, takie klasyczne zagranie. No i widać, że brakuje pionka na F2. Bardzo fajnie te piony się ustawiły. I pytanie jest jedno. Czy można zbić pionka na F5? Ten ruch przegrywa automatycznie. Spróbujmy znaleźć odpowiedź, dlaczego. Tak przy okazji pojawia się fajna taktyka. Mianowicie ruch E4. Tradycyjnie ruch E4. Tutaj goniec wybija i mamy dwa pionki mniej czarnymi, ale jest w zanadrzu ruch Hetman E7. I odbijamy figurę. Jeżeli odejdzie goniec, to bijemy na E3. Tutaj po prostu wieża ma dwie figury przed sobą, nie jest w stanie obronić tych figur. A jakbyśmy zagrali ruch f 6 taki ruch, który pozwala dać szacha i po, powiedzmy uciec gońcowi na F2, teoretycznie, no to od razu bijemy na E4, zdobywając figurę i kolejna figurę z podbiciem. Proste zagrania, prosta taktyka. Po ruchu G5 król zagrał na H1 i w tym momencie tradycyjnie F4. Pionek wybił na F4, i pytanie: czym wybić? Czy wybić pionkiem z E, czy wybić pionkiem z G? Z reguły: zbijamy pionkiem z E, z tego względu, że otwiera się goniec. To jest takie logiczne podejście do sytuacji. No i tutaj te pionki mają szansę maszerować, ale pozycja bardzo się zaostrzyła, moi drodzy. Goniec F2, bo grać tak trzeba. No i tutaj czarne. Zagrały taki ruch pod tytułem G4. Bardzo szybko tutaj arcymistrz się pośpieszył z tym posunięciem. Niestety nie jest to dobre zagranie. Tutaj białe bardzo dobrze reagują. Najlepszy ruch w pozycji dla białych to wieża G1. Dosyć trudny ruch, no bo zobaczmy, że przecież możemy zbić gońca. I tak też się dzieje, moi drodzy. Od razu zaznaczam, że ta pozycja jest. Praktycznie wygrana dla białych. Praktycznie. Dlaczego? No, możemy robić oczy tutaj. Tylko, że Hindus się myli e, i tutaj białe grają źle. Ale zanim powiem, co zagrały białe, to sprawdźmy, co należało zagrać. Mianowicie, należało zbić skoczkiem na F4. Dosyć trudne posunięcie, ale arcymistrzowie tego pokroju, no, wybaczcie, musimy troszkę ich tutaj zganić. No, myślę, że. Mm, Powinni dostrzegać takie ruchy, bo aż się troszeczkę zdziwiłem, jak tutaj młody yy, właśnie arcymistrz zagrywa wieża G1. To wydawało mi się, że widzi, co i jak dalej tutaj należy kontynuować. Otóż o co chodzi? Przede wszystkim grozi skoczek H5 z odbiciem gońca na G7 i ten król czarny jest tutaj bez osłony. Bardzo ciężko go tutaj bronić. I co by mogło na przykład nastąpić? Wieża E5 wydaje się dobrym ruchem z tego względu, że broni pola H5. I tutaj z zimną krwią białe powinny zagrać wieża G3, żeby zdwoić. Boić kolejną wieżę. I na przykład po wieża G5 białe mogłyby zagrać wieża G1. Po, po wybiciu, po wybiciu na G3 nie widać jak się bronić poprzez, yy, nie widać jak się bronić przed zagraniem skoczkiem na H5. No więc hetman E8 przychodzi do głowy na przykład. No a teraz hetman C3 można zagrać. No właśnie widzimy, że hetman bierze udział w akcji i atakuje tutaj gońca. No w tym momencie jak hetman E5 zasłania się tutaj hetman, no to po wymianie i skoczek h5. No i możemy się czarnymi powoli poddawać. No, tutaj jest wybicie, duża aktywność. Nie wchodzimy dalej w szczegóły. Myślę, że jak to się schętnie, oczywiście to można sprawdzić. Tutaj silnik pokazuje prawie plus 3 dla białych. Jednakże tej sytuacji no jak to w obronie królewsko indyjskiej wóz bo przewóz zmiana sytuacji potrafi się tutaj wyklarować po jednym posunięciu moi drodzy białe poświęciły tutaj na g7 wydaje się to dobrym zagraniem gdyż ostatni obrońca króla został wymieniony bierza idzie na g1 z szachem to się dosyć narzuca i ku mu jemu zaskoczeniu młody arcymistrz grający czarnymi Gra najlepsze posunięcie w partii, które daje ogromną przewagę czarnym. Spróbujmy znaleźć to posunięcie. Nie jest to ruch prosty, od razu zaznaczam. No bo narzuca nam się na przykład ucieczka gdzieś królem, prawda? Jakieś tam się chowanie, a król zagrywa na H6. Dlaczego to posunięcie jest takie dobre? Sprawdźmy. Hetman zbija na F3 i tak naprawdę spójrzcie, że figury są nieco blisko króla, a czarne figury za bardzo nie mają, jak go bronić. Ale zwróćmy uwagę, że król z H6 obronił bardzo ważny punkt na H5. Ten Hetman nie może tutaj zagrać. Goniec broni na H3, Hetman broni na H4. No te pola są dobrze kontrolowane i za bardzo nie ma, jak bieły. mi się dostać do przeciwnika. Czarne zagrywają. No właśnie, Hetman F6 mi się narzuca od razu, lecz Hetman E7 jest ruchem zdecydowanie lepszym. Dlaczego? Przede wszystkim grozi wymiana Hetmanów na polu E4. Jak zbijemy pionka, to już tutaj widzimy wymianę Hetmanów. Hetman zbija z szachem i krucha 7. Teraz król ucieka, bo widzimy, że Hetman nie ma za bardzo, jak go zaszachować dalej. Posunięcie E5, które stara się tutaj coś zamieszać, biały w tym momencie. No to jest wieża F8. Hetman dał szacha i goniec F5. I już widzimy, figury czarnych zaczynają troszeczkę żyć, pomagając królowi w obronie. Hetman zagrywa na F3. Zaznaczam, że w tej sytuacji przecież czarne mają wieżę więcej. Król zagrywa na H8. Zobaczcie, jak ładnie się król broni. Tutaj goniec zawsze zasłoni po szachu, ewentualnie hetman. Skoczek zagrywa na F4. Lecz hetman H7. I widzimy... Król jest osłonięty, tutaj Hetman z gońcem dobrze działa. Odsłonięta wieża, wieża za chwilę może wejść. Tutaj nie boimy się już takiego zagrania jak e6, bo wieża więcej, to wieża więcej. Przede wszystkim grozimy zagraniem na e4. Wieża zagrywa na e1, skoczek na d2, skoczek wchodzi do gry. Hetman e3, następuje szach, skoczek na g2. Za bardzo dużo, za dużo możliwości tutaj białe nie mają. I kończący ruch, moi drodzy, skoczek na f3, białe się poddały. Proste zagranie. Z prostego powodu, jeżeli będzie bicie gońca, no to dajemy mata. Widzimy, że są dwie groźby: albo dajemy mata na hadwa, albo tutaj zbijamy wieżę. No taka współczesna królewsko-indyjska bardzo mi się spodobała. No i myślę, że, no nie wiem, mam nadzieję, że dla Was również ta partia była ciekawa. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Cześć.